Witam bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Valis Menace Returns. Ja jestem Juno, już naprawdę zbliżamy się do końca gry. Tak, jak widzicie, tutaj jest całe mnóstwo lalek, które za wesoło nie wyglądają. Wow, tego się nie spodziewałam, dziadostwa. No, pokaż się jeszcze raz. No Jezu, ale to mnie wszystko irytuje. No, chodź tutaj. I co? Jeszcze jeden jest. Okej, gra mi się zacina. Ale to nic, już zniosę wszystko w tym momencie. Jeszcze jeden! No, nie wierzę. Nie widzę go nawet. Tam na dole sobie siedzi. Okej, niech siedzi. Tu jakieś głowy czarne. Przerażająco to wszystko wygląda, prawda? A tam jest wspomnienie. I wspomnienie to ja bym chciała zdobyć, zdecydowanie. Zapewne tu będzie, no właśnie, przejście. Tak, i najważniejsze jest to, żeby nawet przy samym końcu gry o tych wspomnieniach nie zapominać. Te wspomnienia zaczynają brzmieć dziwnie i jasno wskazująco na pewien fakt. Nie chcę za dużo powiedzieć, żeby tutaj nic nie zaspoilerować. Tak, upiorne lalki na hakach. No nic, idziemy ciągle przed siebie. Stawić czoła dla właśnie osobnika, którego widzimy, tak? Jest to pan doktorek, którego zapewne rozpoznajecie, tylko w takiej wersji... Am I not the most wretched and selfish of fortune's fools? Oblivious, I live in a training ground for prostitutes. My mentor is an abuser and purveyor. I've been complicit with my sister's murderer and the killer of my family as he corrupted my mind. I sought relief from my pain and you turned me away from the truth. You are almost there, almost free from what you fear. You could have been cured. You could have forgotten. Abandon the memory of my family. They are dead, and you should be too. You misbegotten abomination. Murderer, you blood-sucking parasite. The damage you've done to children. The abuse. I provide a service. In the great and awful metropolis, appetites of all sorts must be gratified. My family. My mind. The infernal train! The train is your invention, your defense. I merely set its schedule and itinerary. The train is coming with its shiny cars, with comfy seats and wheels of stars. So hush, my little ones, have no fear. The man in the moon is the engineer. I'll stop that train, if it's the last thing I do. As you wish, it will be. Your lust, and where your body is, your mind will follow. Perhaps it's already there. Alicja mu się nie da mimo wszystko. My musimy go pokonać i miejmy nadzieję, że... O, właśnie, teraz jesteśmy w świecie rzeczywistym. Przechadzają się tutaj duchy bądź wspomnienia dzieci. No i my pójdziemy tam, gdzie jest dym i ogień. Na naszej drodze oczywiście nigdy nie będzie łatwo bez przeszkód. Idziemy tutaj do pana doktora. You
oozing sore of depravity. Children wearing their names around their necks as if they're breeding livestock. A declaration of their pedigree. You could use one. They're proud to display their provenance. You brute! They can't remember who they are or where they're from. How many minds have you twisted into forgetfulness? Not enough. Yours would have been a triumph. Still, you're an insane wreck. My work is done. Sprawiał po prostu, pewnie przez hipnozę czy innymi sposobami, że kompletnie nikt nic nie pamiętał. No i cóż nas tutaj czeka? Dalej podróż w świecie tym nierzeczywistym. Jesteśmy już w pociągu, który oczywiście jest wytworem wyobraźni Alicji. Bo jakoś musiała chyba tą całą destrukcję, to zło w czymś ulokować w swojej wyobraźni. A jako że... Everything's a nail, is it, Miss Hammerhead? First it was your search, freighted with fear and fragmented memories. Now it's the train! Never time for tea. While your brain's on holiday, we're ruined! Now we're all mad here, and that's a good excuse for going to hell in a teapot, but not for forgetting what your senses saw. Forgetting is just forgetting, except when it's not. Then they call it something else. I'd like to forget what you did. I've tried, but I can't. You've used me and abused me, but you will not destroy me. No, the damage is done. The old Alice and her Wonderland retreat are demolished. You can't even recognize what's happened, and you're powerless to change it or move against me. I've made certain of that. Come to receive your punishment, then. I know I'm guilty of something, but punishment never suits the victims of the crime. Abuse is a crime the strong visit on the weak. And you're right, abusers are insufficiently punished for the damage they do. Those who witness abuse without seeking retribution for the harm pay a penalty. Your own pain mitigates your failure to act earlier, but you may not yet have paid enough for witnessing the pain of others. Nie chcę tutaj za dużo gadać, ponieważ nie chcę jakby zagłuszać tego, co oni mówią na razie, a teraz też pewnie zaraz się jakiś filmik włączy, więc pewnie rozgadam się na koniec. I could have made you into a tasty bit. Clients out the door waiting for a piece from a raving delusional beauty with no memory of the past or no sense of the future, but you wouldn't forget. You insisted on holding on to your fantasies. You're mad, like your sister. Don't speak of her. You didn't know her. Your sister was a tease, pretended to despise me. She got what she wanted in the end. My Lizzie, what is this train's destination? Madness and destruction. You shouldn't ask questions you know the answer to. It's not polite. And that noise wasn't Lizzie talking in her sleep. Oh, no! Oh, poor Lizzie! And there are no centers in Oxford. Make your survival mean something, or we are all doomed! Niewątpliwie to, że Alicja przeżyła, musi mieć jakieś znaczenie i musimy coś z tym zrobić, prawda? No właśnie, o, mamy zapis nawet. Czyżbym mogła się nieco dłużej rozgadać? Ta, Alicja została okropnie wykorzystana, tak jak inne dzieci, przez tego doktorka. I znowu będzie filmik, czy nie? Nie, mamy kolejny zapis. Ale nie chcę tutaj ambitnie się, no właśnie, rozgadywać, bo zaraz znowu ktoś mi przerwie. Jest to sam pan doktorek. Według mnie bardziej szurnięto od Alicji.
No. Zaraz go pokonamy. Tylko nie pamiętam, jaki był sposób na niego. Najpierw chyba musimy jakoś uważać na te łapy straszne. Alicjo, tutaj, tutaj. I musimy atakować te wszystkie twarze. Tak, najgorsze to są ucieczki od tego. No bo ciężko uniknąć ich ataków. Chyba trzeba cały czas w te motyle się zamieniać. Jezu. To jest takie straszne. No nie, 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 nie. Złapała mnie, złapała? Nie, nie złapała. Nie wiem, gdzie jestem nawet. Dobra. Zieje ogniem. Spokojnie, spokojnie. Dobra, na razie płomienie mnie nie dosięgają. Dobra, tak, 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 tak. Aj. Trzeba będzie uciekać znowu. No, właśnie dlatego nie chciałam nic ambitniej się wypowiadać na razie, bo i tak będę bardzo, bardzo zajęta walczeniem. Alicjo, bij to, bij to coś. Jezu, jeszcze to dziadostwo mi będzie przeszkadzało. Uciekać! Tak, jak najszybciej. I dobra, 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 gdziekolwiek. Jest, jest, jest! Uda się. Złazić z drogi, jak chcę rękę mu zwalić. Dobra, coś, chociaż trochę mi się udało. Jedna poszła, jest zapis. Teraz wchodzi w grę druga. Świetnie. No, chodź tutaj. No, rączko, jesteś bez szans najmniejszych. Skacz sobie do woli, ale mnie nie złapiesz. Rozwalmy to, rozwalmy, Alicjo. A jaka szpetna morda. Nie, znowu tylko uciekamy. A jak sobie tańczy okropnie. Nie dorwiesz mnie, nie dorwiesz. Nie ma szans, bym nie dorwała. Nie, 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 nie. Alicja, uciekamy, uciekamy. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Dobra, zabijmy to coś. Nie, nie, nie rękę, nie rękę. Spokojnie. Ty mi tu paluchem nie machaj nigdzie. No. Staram się... O, patrzcie, kolejny zapis, czyli kolejna ręka poszła. Świetnie. Jeszcze dwie naraz tym razem. One są strasznie szybkie. Au, złapała mnie. Dziadostwo, no. Nie złapie mnie, nie złapie, nie złapie, nie złapie. Dobra. Tak, 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 tak. Coś zniszczyłam. O nie. Przynajmniej jedno. Okej. Trzeba będzie rozwalić zdecydowanie. Bo będą mnie wkurzać za bardzo. Nie! Znowu! Nie, 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 nie. Au, 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 au. Uciekać, uciekać. No nie. I znowu uciekać. Oczywiście nie wiem, jak dobrze mi to wszystko będzie szło. Dobra, trzeba ten język niszczyć. Coś mi się udaje przynajmniej. No. Już? Padł martwy? Tak? Tak! Odnieśliśmy sukces.
I to całkiem szybko, wiele szybciej niż jak grałam sama, bez was. I'll see you charged. In prison, some half-wit bruiser will make you his sweetheart, and then you'll hang. Indeed. A hysterical woman, former lunatic, roaring outrageous accusations against a respectable social architect and scientist. My God, Alice, who would believe you? I scarcely believe it myself. You monstrous creature. Such evil will be punished. By whom? By what? Psychotic, silly bitch. Your madness will be punished. Now leave. I'm expecting your replacement. Okej, czyli chyba będę mogła teraz sobie nieco pogadać, tak? Wreszcie. No, tak więc Alicja po tylu latach odkryła smutną prawdę o tym, że ten lekarz sprzedawał ją i inne dzieci. No i później po prostu prowadził terapię, że wiadomo, nikt z nich nic nie pamiętał. No i pod koniec rozmowy właśnie chciała, stwierdziła, że zostanie on osądzony. No oczywiście, któż by uwierzył psychicznej dziewczynce, a nie właśnie takiemu lekarzowi, który no w takim świecie jest uważany za no, człowieka poważnego i wiecie, takiego Alice, prawdomównego, you can't go home again. Więc no najwidoczniej... Surprise, really. Only a very few find the way, and most of them don't recognize it when they do. Delusions too die hard. Only the savage regard the endurance of pain as the measure of worth. Forgetting pain is convenient, remembering it agonizing. But recovering the truth is worth the suffering, and our wonderland, though damaged, is safe in memory for now. No i tak, i po prostu Alicja postanowiła, że sama dokona i osądu, i wyroku, jak widzieliście. A kiedy wyszła na ulicę, no to jak widzieliśmy, również było połączenie światów, tego realnego i krainy czarów. Czyli w sumie jakoś tam wyszło. Nie bardzo wiem, jak chcieli rozwinąć ten wątek twórcy w trzeciej części, więc może lepiej, że zarzucili plany wydawania jej. Tak, teraz mamy sobie napisy, którym chyba pozwolimy lecieć w momencie, gdy ja tutaj się rozgadam na dobre. Tak, całkiem szybko poszło mi nagranie tej gry. Chyba w 3 dni ją nagrałam. Jest tak nieziemsko wciągająca, że jak człowiek zacznie w nią grać, to się oderwać nie może. Niestety wszystkich znajdziek nie znalazłam, ale to było do przewidzenia, więc cieszę się z tych tam prawie 80% gry, w jakich udało mi się ją ukończyć. Ostatnio jak patrzyłam, to było tam 70 ileś. No, czyli jest nieźle, jak na mnie szczególnie. I wiem, że wcześniej na kanale w ogóle nie wspominałam o tej grze, ani o tym, że ją nagram. Ale po prostu tak ostatnio spojrzałam na moją półkę z grami, przypomniałam sobie o tej właśnie produkcji i pomyślałam, że warto skórzu ją wytrzeć i odświeżyć sobie tak na nowo. No i cóż, o tyle o ile gdy grałam zaraz po premierze, to podobała mi się tam grafika, sama rozgrywka, taki powrót po latach do tej właśnie Alicji,
z którą miałam do czynienia w sumie już w pierwszej części, a teraz jeszcze tak z biegiem czasu spojrzałam bardziej na tę grę od strony fabuły, gdyż wiadomo, na ten rok grafika nie robi aż takiego ogromnego wrażenia. Nawet nie wiem, czy po jej premierze była czymś takim niezwykłym, czy tylko po prostu dla mnie wszystko wydało się takie piękne, bajkowe, malownicze, a z drugiej strony mroczne, krwawe i destrukcyjne, więc... Myślę, że największym plusem tej gry jest to, że w zasadzie nie idzie jej zaliczyć do żadnych większych kategorii. Nie wiem, czy to taka może po części gra fantasy, nawet na pewno po części jakaś taka bajkowa, ale myślę, że i z horroru również coś ma. Właśnie to jest jej jeden z większych plusów. Fabuła również całkiem ciekawa, nawet chyba ciekawsza niż jedynki. Ale nie chcę za długo się tutaj wypowiadać. Chciałabym natomiast poznać wasze zdanie na jej temat. Na temat gry, na temat serii, na temat zakończenia oczywiście. I tego, czy mimo wszystko chcielibyście, żeby pojawiła się trzecia część. A jeśli tak, to macie jakieś może pomysły, co twórcy mogliby tam jeszcze zrobić? Bo ja myślę, że w sumie mogliby już tylko wszystko zepsuć. Bo wiadomo, jak coś rozciągają za długo, to później wychodzi taka growa moda na sukces. I to nie jest fajne. Przynajmniej dla mnie. Dobra, myślę, że możemy przewinąć te napisy. I tak nikt nie będzie chyba zwracał na nie uwagi. No i może zerknijmy, co my tutaj mamy. Jakaś może fajna zawartość. Nie wszystkie szkice postaci, patrzę, mam odblokowane. No, ale patrzę, że całkiem fajne opisy i szkice właśnie chyba wszystkich napotkanych postaci mamy. No, bardzo przyjemne. Myślę, że jak ktoś chce sobie poczytać, to może zatrzymać w danym momencie. On to już było. Ciekawe, na co ja tam nie trafiłam jeszcze. Tu będą pewnie... No, myślę, że... Chociaż... Co tutaj? Wszystkie mamy, czyli tutaj... właśnie te... filmiki takie, no. Nie mogłam znaleźć długo słowa. A tutaj nie mam nic odblokowanego. A nie, w rozdziale 5 coś tam mam. A czemuż to tak? Fajnie to wygląda. Ale dlaczego mam to tylko z rozdziału 5? Tego nie wiem. Możecie mi napisać. No i to chyba byłoby na tyle. Mam nadzieję, że seria wam się podobała, chociaż wiem, miał być Wolfik 3D dawno zapowiadany i Silent Hill tam czwarty, ale jakoś tak wzięło mnie na alicję i myślę, że lepiej jest nagrać jakąś serię i mieć z tego pełną satysfakcję i dobrze się bawić, niż tak nagrywać coś trochę pod przymusem. No i wydaje mi się, że wtedy odbiór tego również jest lepszy, a na razie dzięki za oglądanie. I po prostu do usłyszenia w kolejnych seriach. Jeszcze nie wiem jakich, ale to się zobaczy. Na pewno jakieś będą. A na razie, cześć wszystkim!